Także wszystkim polecamy ten rejon Norwegii. Jest może mniej znany, mniej zatłoczony, a równie piękny jak bardziej znane. No, norweskie drogi, masakra. Masakra to ma godnie powiedziane. Idziemy na stare miasto w porcie. Zobaczymy, co tam jest. Jesteśmy w Kalvach. Zaraz idziemy się rozejrzymy. Po miasteczku, czy zostaniemy tu na noc, czy pojedziemy dalej. Jesteśmy w porcie rybackim. Jacht w porcie. Jakieś statki rybackie.
Komary czekają w restauracji na zjedzenie. Na podanie na obiad. Że ryby czekają, aż będą podane. Nawet rekin jest. Jakie kolorowe, zobacz te płaszcze. Tu plan miasta Kalwak, co warto zwiedzić. No i to cały Kalwak już. Parkingu nie możemy nigdzie stanąć, żeby pofilmować zdjęcia, porobić piękne. O, tu chwilę możemy, tak. Otwarte morze. Jesteśmy na grotle. Tam już otwarte morze. Jest tu parking płatny.
80 koron, ale tylko w ciągu dnia. A tu jest plaża na Grotlu z białym piaseczkiem, jak na Karaibach. Szkoda, że słońce nie świeci, ale tutaj to często tak jest. Piasek bielutki jak na Karaibach. O, jest tu wygrodzona plaża, piasek i można sobie spacerować, akurat mamy odpływ. Wagu na plażę Grotle jest parę kilometrów, chyba obowiązkowy punkt wycieczki. No i można się poopalać i pokąpać, niestety dzisiaj słońca nie ma, ale woda i tak piękna. Także wszystkim polecamy ten rejon Norwegii. Jest może mniej znany, mniej zatłoczony, a równie piękny jak bardziej znany. Jeszcze strumyk uchodzi do morza. Ktoś powie, że to Karaiby. A tu wjeżdżamy w atrakcję turystyczną. Nic tam nie jedzie? Nic chyba nie jedzie, nie. Dobra, możemy jechać. Tunel jednokierunkowy. To znaczy w dwie strony, tylko w jednokierunkowy. Zanik sygnału GPS. Bardzo stary tunel. No i tu stromy, bardzo stromy.
Jesteśmy na kempingu w Bricks. Kamping tarasowy nad zatoką. Z pięknym widokiem na fiord. Niestety dzisiaj padało. I prognozy chyba też nie lepsze, także jutro pojedziemy dalej. Kolejna fala deszczu do nas idzie. Pewnie za paręnaście minut u nas też będzie lało. O, deszcz już znowu bliżej. Teraz będziemy uciekać.